Przed oczami twarz dziewczyny, wokół nienawistne miny, krzyczą winny, co za kpina, wrzaski śmiech przede mną lina. Chcę od dzisiaj żyć na nowo, żyć beztroską, kolorowo. Każdy człowiek nosi maskę, więc niewiele o nim wiecie. Chciałbym, aby sprawiedliwość zawitała na tym świecie. Gdzieś w ciemności jasny blask liczy mi się śni. Chcę zostać z nim i nie być nigdy sama. Tajemnic moc jest tu w każdą noc. Miej oczy więc otwarte wciąż. Co zrobić mamy? Czy radę damy? Ta stara szkoła coś skrywa. Nie warto zwlekać i dłużej czekać. Zrób krok do przodu, znieś głowę. Nadzieję w sobie wciąż mam i radę dam. Nie poddam się, cokolwiek się wydarzy. Warto się śmiać i przestać się bać. Przyjaciół weź i z nimi leć. Co zrobić mamy, czy radę damy? Ta stara szkoła coś skrywa. Nie warto zwlekać i dłużej czekać. Najwyższy już czas, bo siłę w sobie ty masz. Więc w lustro spójrz też w swoje odbicie. Widzisz przeszłość i swoje dawne życie. Ludzie oskarżyli, lecz się pomylili. Gdy na dnie już byłam, dzięki tobie wstałam. Po każdej burzy tańczył, zobaczysz przyjaźń. Warto cenić, innych los odmienić. Czy to mi się śni, chcę zostać z nim i nie żyć więcej nigdy sama. I co zrobić mamy, bo ta stara szkoła tajemnice skrywa już od wielu długich lat. Cześć moi drodzy, witam was w czwartym odcinku Akernfern. W poprzednim odcinku zostaliśmy uraczeni zjawiskami paranormalnymi, więc będzie ciekawie, bo te pierwsze odcinki to były takie, wiecie, szkolne przepychanki. No i oczywiście zaczynamy drugi rozdział, więc wiecie. Kolejny przepiękny poranek, który najchętniej spędziłbym w łóżku. Jestem nocnym markiem, więc mam trudności z wyjściem z łóżka o takiej porze. A jaka to jest pora, mój drogi Danie? Szczególnie, gdy jedyny powód, aby to zrobić, to obowiązek szkolny. I tak od 500 lat. W sumie... Jak tak sobie teraz myślę, to zawsze zastanawiałam się, dlaczego główna brama szkolna jest zawsze zamknięta, a uczniowie wchodzą boczną. Niby taki szczegół, ale kto wie, może to jakiś spisek. Ciekawe, co zrobiłaby panna madam, gdybym jej o tym powiedział. Zgaduję, że już jutro mógłbym nacieszyć swoje oczy artykułem na ten temat. Tak, pewnie tak właśnie by się stało. Może. Ale myślę, że powód jest bardziej prozaiczny. Po prostu ktoś zgubił klucz, nie? Cześć, Dan! O, mamy nowego ucznia? Heja! Cześć! Aha. Czyli to po prostu niewiele wnoszący do historii uczniowie szkoły. Hejka! Ale lubił nas, bo mówił nam cześć. Minęło mnie dwóch znajomych z mojej klasy. Zerknąłem na zegarek i wtedy dotarł do mnie, że za 18 minut rozpoczynają się zajęcia. O. Kluski z rysołem. Kto tak mówił? Kulfon? Tak, cześć. Odpowiedziałem kolejnej przychodzącej obok mnie osobie. No to fajnie, że się witają ze mną, to miło, co taki znudzony. Kolejni? Co prawda na drodze, którą przybliżałem, nie było jakoś szczególnie dużo ludzi, ale mimo to znalazło się parę większych grupek ludzi, którzy, tak jak ja, nieśpiesznie szli. Odniosłem wrażenie, że wezwali się być zbyt zajęci rozmową, aby kontrolować czas. Usłyszałem kichnięcie bez namysłu. Skierowałem spojrzenie w stronę trzech osób idących za mną. Może to była któraś z nich? A co tu się świeci? Uciekać! Świat się wali od kichnięcia do końca świata, naprawdę. Chyba, że to jeszcze wiecie. Koronawirus.
Tym razem spojrzały w prawo w stronę przerażonej grupki uczniów, która momentalnie rozbiegła się. Wygląda na to, że przestraszyli się jakiegoś przedmiotu leżącego na chodniku. Co to jest? O, byle nie odcięta głowa. Na początku nie docierało do mnie, o co chodzi, ale gdy w końcu zdałem sobie sprawę, że patrzę na granat, to i mi sen momentalnie zszedł z powiek. Granat. Moje ciało zareagowało automatycznie, więc niewiele brakowało, żebym i ja zaczął uciekać. Nim to zrobiłem, po raz kolejny usłyszałem psiknięcie. W końcu moje spojrzenie utkwiło na jednej z gałęzi drzewa. Przerażenie i chęci do ucieczki prysnęły niczym banka mydlana. Złapałem się za głowę i nie mogłem uwierzyć w to, jaki ze mnie osioł, że dałem się podejść. A, dziewczyna. Na gałęzi. Ale spódniczki to oni mają krótkie, kurczę, w tej szkole. Karen, możesz mi wyjaśnić, dlaczego rzucasz ludziom atrapy granatów pod nogi? Karen? Zwróciłem się do dziewczyny siedzącej na drzewie. Powoli skierowała na mnie swoje spojrzenie. Chyba nie potrafi tego wyjaśnić. A może nie chce? Okej, pomilczymy sobie wspólnie. Przechyliła lekko głowę w bok, jakby nie wiedziała, o co mi chodzi. Granat, co to ma znaczyć? Aha. Milczymy dalej. Dlaczego siedzisz na drzewie? Nie mowa? Czy co? Gdzie byłaś przez ostatni tydzień? Weronika cię szukała. Karen podrapała się po policzku i przymrużyła lekko oczy. O, Dan! Okej, dotarło po 10 minutach. Masz, Karen, świetny refleks. Cześć! Tylko tyle masz mi do powiedzenia. Zeskoczyła z gałęzi drzewa. Sprytna jak łania. Przestraszyłem się, że zaraz uderzy głową w chodnik. Zamiast tego miałem okazję nacieszyć swoje oczy jej saltem w powietrzu i bezproblemowym lądowaniem. No, tak, na pewno cieszyły się oczy, tym bardziej, że miała tę krótką spódniczkę. Gdy poczuła twardy grunt pod stopami, wyprostowała się jakby nigdy nic. Spojrzała się na mnie ponownie swoim pytającym spojrzeniem. Zachowujesz się nierozważnie. Ciężko się do tego przyzwyczaić. Wow! Karen, odkąd tylko pamięcią sięgam, była bardzo małomówna. No. Do tej pory nie udało mi się jej skłonić do wypowiedzenia więcej niż paru słów. Mało znam rzeczy, które mi zaskakują, ale w przypadku tej dziewczyny czuję, że mam do czynienia z jakimś ewenementem. Ona potrafi mnie poruszyć, rozbawić oraz przestraszyć. I to nie na żarty. Karen Lasota, skarbnik samorządu uczniowskiego, znana jako Stalker? Bez wątpienia jest jedną z tych osób, których nie udało mi się do tej pory rozgryźć. A mam, jak wszyscy wiemy, 500-letnie doświadczenie w rozgryzaniu ludzi. Ciągle zastanawiam się nad tym, co zrobić, żeby skłonić ją do swobodnej rozmowy. Ładna pogoda, prawda? No, na pewno, zaczynając rozmowy od pogody, na pewno. Wieszczę ci sukces, Dan. Zmieniłaś fryzurę. Ładnie ci w niej. Ona jest jak robot. Dosłownie jak robot. Wow! Tak, niczym robot. A może jest robotem? Ej, Dan! Okej, to sobie pogadaliśmy. Ostatecznie spóźniłem się na zajęcia. Miałem szczęście, że tak samo było z nauczycielem. Koniec końców przyszedł ktoś w zastępstwie za niego. Mamy naszą klasę szkolną. Dzięki temu nie musiałem wsłuchiwać dodatkowego kazania na temat wcześniejszego kłócenia się spać.
Zresztą, czy byłbym wyspany, czy też nie, to i tak nie miałem jakiejś szczególnej ochoty wysłuchiwać dzisiejszego wykładu. Mniej więcej w połowie lekcji znudów moje spojrzenie skupiło się na Karen. Po raz kolejny podjąłem próby rozgryzienia jej charakteru. Dobra, ma oczy. Przyglądała się nauczycielowi w tak wielkim skupieniu, że gdybym był na miejscu tego gościa, to poczułbym się co najmniej niezręcznie. Karen, czy znasz odpowiedź na to pytanie? Tak, Sorze. Ta, na pewno poczuł się niezręcznie. Pewnie dlatego wywołał do odpowiedzi. Biedny kretyn w ten sposób nie zdoła wyciągnąć z niej ani słowa. Nikomu się do tej pory nie udało, ani wychowawcy, ani znajomym, a tym bardziej nam, reszcie samorządu uczniowskiego. Muszę kiedyś zapytać Weronikę, jak to w ogóle się stało, że Karen została naszym skarbnikiem? No właśnie, też chciałam o to zapytać w tym momencie, Dan. Bo jak będzie taka rozmowna przy rozmowie o pracę, no to nie wiesz, czy by jej sukcesów. Dobra, teraz milczymy, Karen sobie milczy z nauczycielem. Karen? Czy... Bitwa pod Wiedniem zwana także Odsieczą Wiedeńską. Przemówiła. 12 września 1683 roku walczyły przeciwko sobie wojska polsko-niemiecko-austriackie i Imperium Osmańskie. Dan w szoku. Karen przemówiła. Przemówiła ludzkim głosem i jak... A może to była i woda po prostu. Bitwa ostatecznie zakończyła się klęską Osmanów. Dziesięć minut później. I to dlatego w Rzeczpospolitej panował bardzo skomplikowany system prawny. Okej, czy ja rozumiem, że to jest jedna jej wypowiedź? Gdy w końcu udało się uchwalić podatek zwany nadzwyczajnym, zdołano wystawić 48-tysięczną armię, co w porównaniu do dotychczasowej 12-tysięcznej armii ukazało, jak wielkie wzmocnienie uzyskaliśmy dzięki dodatkowym funduszom. Poza tym sejmiki... Dan w szoku dalej. Przyznam, że w pewnym momencie kompletnie pogubiłem się w tym, co mówiła Karen. Zastanawiałam się, czy w ogóle udziela poprawnej odpowiedzi. Mimo to, sam fakt, że przemówiła, był taki nietypowy, że ani myślałem jej przerwać. Z całą pewnością reszta zgromadzonych uczniów myślała podobnie. Ale jej przez jakiś czas nie było, nie? To może po tych wydarzeniach się tak zmieniła. Coś się odmieniło, no. Po kolejnych 8 minutach. Dobrze, Karen, już. Już, zamilknij. Koniec. I właśnie dlatego zdecydowano, że to Jan III Sobieski przejmie dowództwo nad całością zgromadzonych wojsk, liczących prawie 70 tysięcy żołnierzy. Szacuje się, że wśród nich znajdowało się 31 tysięcy jazdy. Plan zakładał, że wszystkie wojska skoncentrują się na prawym brzegu Dunaju. Wpierw... A może po prostu cały tydzień siedziała i się uczyła historii? W kolejnych 12 minutach? Ej, nie zrealizujemy programu. Mówi się, że bitwa trwała blisko 12 godzin, z czego większość tego czasu zajął ostrzał artyleryjski. Ostatnie pół godziny to szarża, która ostatecznie przypieczętowała los. Usłyszeliśmy dzwonek na przerwę, mimo to Karen dalej mówiła. Już, wystarczy, wystarczy, błagam, przestań! Ta, w końcu ją ubłagał. Poranek i pierwsza lekcja okazały się być o wiele ciekawsze, niż z początku zakładałem. Wygląda na to, że źle oceniłem Karen. A może nową Karen? Po tym, co zobaczyłem, bardziej byłem skłonny pomyśleć, że jest wielką gadułą. Cała sztuczka polega tylko na tym, żeby umiejętnie pociągnąć ją za język. Skoro mi się do tej pory nie udało, to znaczy, że po prostu źle się za to zabierałem. No, Dan, pytając ją o pogodę... Przez większość czasu, kiedy wygłaszała swoją przemowę, zastanawiałem się nad jakimś tematem do rozmowy, dzięki któremu mógłbym wdać się w nią dyskusję.
Gdy poczułem, że chyba jednak nic nie przyjdzie mi do głowy, z pomocą przyszedł SMS od matki dyrektorki, w którym napisała mi, że jeżeli spotkam Karen, to żebym przypomniał jej o sklepiku szkolnym. Nie wiem, co prawda, o co dokładnie chodzi, ale to już jakiś punkt zaczepienia. Podejdź do Karen, wyjdź z klasy. No, podchodzimy, czemu nie? Raz kozie śmierć. Dan się zaangażował, czy co, a Blanka? Jak może tak Blankę zdradzać? Zdecydowałam się podejść do niej i zobaczyć, ile słów uda mi się z niej wydobyć tym razem. Hej, Karen. Hej, Karen, po raz drugi. Okej, nie odpowiada. Niegrzeczna dziewczynka. Spojrzała na mnie tym swoim pytającym spojrzeniem. Nie, żebym spodziewał się czegoś innego. Co teraz planujesz? Coś bardzo ważnego? Przechodź do meritum. Patrzyła na mnie przez moment bez ruchu, w końcu kiwnęła głową twierdząco. Rozumiem. Czy to ma związek z samorządem uczniowskim? Znów kiwnęła głową twierdząco. Blanka cię o coś prosiła? Tym razem kiwnęła przecząco. I spochmurniała. Nie? W takim razie Weronika. To już nie odpowiada. Czyli... Muszę napaść na magazyn. O, luzik. Napaść? Dobrze usłyszałem? Fajnie, że w końcu się do mnie odezwała, ale miałem nieodparte wrażenie, że jednak źle ją zrozumiałem. Co masz na myśli poprzez napad? Napad! A napaść chcesz po to, żeby... Żeby... Gwałcić, palić i rabować. To jej takie poczucie humoru. Stałem przez moment jak ogłupiały. Ona po prostu wyglądała zbyt niewinnie, żeby móc na kogoś napaść. Gwałcić, palić i rabować. Okej, w tej kolejności. Zawtórowała. Tak, spoko, rozumiem. Nic nie rozumiałem. Nie, nic nie rozumiem. O czym ona myśli, za nic nie potrafię zrozumieć sposobu jej myślenia. Tak powiedziała Weronika. Weronika? Tak. Mówiła, że gwałcenie mogę sobie darować, ale napaść muszę. Cholewka, o co cię ona do czorta poprosiła? O bułki. Bułki. Aha, o bułki. Wszystko jasne. Ze szkolnego sklepiku. Ze szkolnego sklepiku? No proszę. Mam zminimalizować ilość świadków wszelkimi koniecznymi metodami. I zminimalizować ilość świadków? Co za dobroć? Nie zrozumiała naszego sarkazmu. Popatrzyła na mnie jak na idiotę. Dan? O! Znajomy głos. Tak. Dobrze się czujesz? Oczywiście. Czemu pytasz? Bo dziwnie się zachowujesz. Ja? Ja się dziwnie zachowuję? Dlaczego cała ta sytuacja obróciła się nagle o 180 stopni i teraz to ja stałem się tym dziwnym? Czuję, że ta dziewczyna jest ponad moje siły. Ale mimo to nie zamierzałem się poddać. Jakby nie patrzeć, udało mi się wyciągnąć z niej kilka słów, nawet zdań. Warto pójść za ciosem i spróbować wdać się w swobodną rozmowę. No dobrze, czyli idziesz do sklepu szkolnego, żeby... Kupić bułki, Dan. Palić i rabować. Aha. No, pomyliłam się. Kupić bułki, o które poprosiła cię Weronika, tak? I napaść na bułki. Wydaje mi się, że dobrze zrozumiałam sytuację. Chyba. Mam nadzieję. Może i ja tam się wybiorę. W sumie też jestem głodny, przydałoby się coś kupić. Będziesz gwałcił? Nie, nie będę. Odparłem dosyć szorstko. Dan? Dlaczego ja tu słyszę Blankę? Tak. Dobrze się czujesz? Dziwnie się zachowujesz? Ona robi to specjalnie. Ona musi robić to specjalnie. Nie ma innej opcji.
To, jak sobie ze mną pogrywa, jest po prostu zbyt perfekcyjne, żeby mogło być dziełem przypadku. To jak? Idziemy? Karen po prostu kiwnęła głową, twierdząc. Umówiłem się na randkę do sklepiku szkolnego. Kiepsko trafiliśmy. Kolejka, jak to w sklepiku szkolnym? Kolejka przed nami zdawała się nie mieć końca. Całe życie tak było, Dan. Przyznam, że nieszczególnie chciało mi się spędzać całej przerwy w tym miejscu, ale Karen wyraźnie zamierzała dopiąć swego i wykonać zadanie, które powierzyła jej Weronika. Udajesz, że masz koronę i ludzie mają się odsunąć? Wszystko w porządku? Kiwnęła głową, po czym dodała. Tak, zarazki to podstępne bestie. Aha. Przytaknąłem bezwiednie, nie wiedząc, cóż innego miałby mi niby odpowiedzieć. Muszę osiągnąć swój cel przed upływem 5 minut. A jak zamierzasz to zrobić? Nie ma planu? Będę palić i... Nie, nie będziesz. Rabunku też nie będzie. I gwałcenia też nie będzie. Proszę, nie patrz na mnie tak dziwnie. Dan. O, tu już nie słyszę planu. Co? W takim razie, co mam zrobić, żeby wykonać zadanie? Nie wiem, może po prostu poproś tych ludzi, żeby cię przepuścili. Już na pewno. Wszyscy ustąpiły jej miejsca, rzuciłem bez namysłu z uśmieszkiem na twarzy. Wiesz, tak naprawdę szczerze wierzyłem, że to nie wystarczy. Przyjęłam. Aha, okej. Karen zbliżyła się do kolejki i chwyciła jedną z osób za rękaw. Nieszczęśnik o mało nie zszedł na zawał, gdy zobaczył jej bezwyrazowe spojrzenie. I pistolet, który wymierzyła w niego? Nie proszę o parę bułek. Ładnie proszę. Ona ma broń! Broń! Okej, to ta kolejna atrapa. Musi mieć cały pokój zawalony takimi atrapami. Nim się spostrzegłem wszystkich ludzi ogarnęła panika. Nie minęło dużo czasu, gdy pomieszczenie w całości opustoszało. Zostałem tylko ja, ona i sprzedawca. Sprzedawca nie uciekł. Przez moment nie docierało do mnie w ogóle, co się stało. Po prostu było to zbyt dziwne, zbyt nieprzewidywalne. Karen zrobiła coś, co dosłownie odjęło mi na pewien czas mowę. Gdy w końcu oprzytomniałem, podszedłem do niej. Dziękuję za współpracę. Odezwała się do sprzedawcy, który drżącymi rękami podał jej bułki. Misja wykonana! I oczywiście dyrektor szkoły o tym się nie dowie. Skąd to diabła wzięłaś ten pistolet? Aha. Gdy na spokojnie się przyjrzałem, dotarło do mnie, że to nie była prawdziwa broń. To atrapa, kolejna atrapa. Najpierw granat, a teraz to. Skąd ty w ogóle bierzesz te rzeczy? Ze sklepu z zabawkami? Za dużo pytań zadajesz. Po raz kolejny odniosłem wrażenie, że ta rozmowa zbliża do nikąd. Misja wykonana. Odbyło się bez napadu i palenia. No jak był napad? To co zrobiłaś podpada pod napad. Zdecydowanie. To nie był napad. To była prośba. Grzecznie poprosiłam. Udało się. Ukłoniła się przede mną, jakby chciała wyrazić pewien szacunek. Docenić radę, którą jej wcześniej dałem. Z mojego punktu widzenia wyglądało to po prostu komicznie, dziwnie, a w dodatek sprawiało, że sam zaczynałem czuć się winny zajścia, które miało przed chwilą miejsce. Ona nie może robić tego przypadkiem. Ona musi to robić specjalnie, z pełną premedytacją. Zdecydowanie. No. Myślę, że lepiej będzie, jeśli... Dzięki tobie wykonałam misję. Nie chwal się może wszystkim, nie? Że dzięki mnie. Dziękuję ci z całego serca. Nie wiem, jakiej magii używasz, ale proszę przestań. Błagam.
Ta dziewczyna. Już dodaję swoje teksty. Ta dziewczyna jest niemożliwa. Szczerze, zacząłem się zastanawiać, do czego jeszcze może być zdolna. Dan, płaczesz? Dan, ja płaczę? Nie, po prostu tracę wiarę w ludzkość. Dlaczego? Moja dusza zamilkła dosłownie i w przydości. Tym razem moja zemsta się dopełni! Erika? Dan? W rozgłośni szkolnej puszczano jakąś audycję. Nie mam silnego pojęcia, dlaczego usłyszałam Erikę, bossa kultystów. Tym bardziej nie miałem pojęcia, dlaczego akurat teraz wygraża się publicznie Weronice. Mniejsza z tym. W tej chwili byłem już po prostu zmęczony. Miałem dość wrażeń jak na jeden dzień. Dzień drugi. Czyli to był jeden dzień. Jeden dzień i dwa rozdziały. Nieźle. Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego w moim królestwie zrobiło się nagle tak tłoczno? Nie wiem, Werka, ale ja się zastanawiam, czy to nie będzie dobry czas, żeby zakończyć ten odcinek. Będzie krótszy niż ostatnio? Nie, niż przedostatnio na pewno, bo tam to zaszalałam ponad godzina. Ja kończę, będę się delektować i pomału sączyć Akerfern w odcinkach, więc dziękuję Wam za ten czwarty odcinek. No i zapraszam na piąty i będziemy kontynuować drugi dzień w świecie Dana. Cześć!